Ruch Chorzów pozyskuje prawdziwego kozaka. Do klubu z Ekstraklasy trafia z pierwszoligowego Górnika Łęczna Miłosz Kozak. Podpisuje kontrakt na 2 lata, jak podaje Tomasz Włodarczyk z Meczyków, z opcją przedłużenia o kolejny rok, a Górnik zapewni sobie jakieś tam procenty z ewentualnego kolejnego transferu skrzydłowego. Kto trafia do Ruchu? Na pewno zawodnik bardzo ciekawy, na pewno zawodnik, który ma bajeczną lewą nogę. O tym trzeba od razu powiedzieć, jeżeli mówimy o Miłoszu Kozaku. Też to jest zawodnik, który jak tylko przyszedł do Górnika Łęczna, od razu pokazał, że ma umiejętności przewyższające pierwszą ligę. Po krótkim okresie adaptacji już można było zobaczyć, co tak naprawdę potrafi Miłosz. W sezonie 2022-2023 zagrał 15 spotkań, zdobył 2 bramki i zaliczył 1 asystę. Może liczby nie powalają, ale to właśnie on był siłą napędową Górnika i to właśnie na nim skupiała się gra ofensywna tego klubu. Od początku nowego sezonu, w którym Kozak również miał pewny plac w Górniku, bo miał jeszcze obowiązujący chyba przez 2 lata kontrakt z zielono-czarnymi, prezentował się dobrze, piękną bramkę udało mu się strzelić z Wisłą Kraków podczas meczu inaugurującego pierwszą ligę. Do tej pory można się sprzeczać, czy to był strzał zamierzony, czy też centrostrzał. Ja raczej obstawiam, że tak chciał, ponieważ w kolejnym spotkaniu z Arką Gdynia prawie z tego samego miejsca próbował zrobić dokładnie to samo. Natomiast w momencie, kiedy pojawiły się już te informacje o rzekomym transferze do Ruchu Chorzów, jakby Kozak przestał grać to, do czego już powoli przyzwyczaja łęczyńskich kibiców. Jakby ta forma zeszła trochę niżej, może też chciał wymusić transfer, jakieś takie tutaj ruchy względem włodarzy Górnika Łęczna tylko po to, żeby przenieść się do Ekstraklasy. No ale co ciekawe, podobno dostał podwyżkę i wydawało się, że właśnie te pieniądze przekonają Miłosza już do pozostania w Górniku. Ale jak teraz już wiemy, tak się nie stanie. Przeniesie się finalnie Miłosz Kozak do Niebieskich, do Ruchu Chorzów, no i przede wszystkim do Ekstraklasy. W Ekstraklasie ten zawodnik już grał wcześniej, w barwach Radomiaka, 10 spotkań właśnie na tym poziomie rozgrywkowym. No i można było usłyszeć w tym końcowym etapie kariery Miłosza Kozaka w Radomiaku o słynnej aferze. Kto nie zna, ten na pewno sobie wygoogluje. Także gdzieś tutaj taka łatka niepokornego piłkarza przylgnęła do tego zawodnika. No co ciekawe, można sobie zerknąć, jak wygląda Miłosz Kozak. Tam myślę, że stylówka jest bardzo taka pro-piłkarska, że tak powiem, ale też umiejętności są na dużym poziomie, tak jak już mówiłem. Po Radomiaku pozostawał bez klubu i finalnie trafił do Spartaka Trnawa. Z kolei po Spartaku wyciągnął dłoń do Kozaka Górnik Łęczna, no i właśnie, przyciągnął tego zawodnika takiego, można powiedzieć, nieco zagadkowego, który właśnie miał tu taką małą łatkę gracza niepokornego. Mimo to postanowiono Kozaka w Łęcznej zatrudnić. Jak się później okazało, był to bardzo dobry ruch. Co zyskuje Ruch? Na pewno zawodnika, który świetnie ma ułożoną lewą nogę, może wykonywać stałe fragmenty gry, może strzelać z dystansu z rzutów wolnych. Felix, Wójtowicz, Długosz czy Skwierczyński będą mieli teraz konkretnego konkurenta do walki o pierwszy plac Niebieskich. Na pewno też jego zaangażowanie, taka boiskowa zadziorność spodoba się kibicom Niebieskich. No i ogólnie myślę, że to jest gracz, który spokojnie pasuje do Ekstraklasy. Jak się odnajdzie w ekipie trenera Skrobacza, tego nie wiem. Zobaczymy. Natomiast Ruch wydaje się robi kolejny mądry transfer. Ruch dobrze penetruje polski rynek. Już wcześniej pokazywał, chociażby ściągając wyróżniających się graczy z drugiej ligi, wtedy kiedy Niebiescy awansowali do pierwszej, jak chociażby Swędrowski. Tak teraz też po awansie do Ekstraklasy ściągnął chociażby króla strzelców drugiej ligi Macieja Firleja. No i teraz też adekwatnie ściąga kolejnego Polaka, Miłosza Kozaka. Jak potoczy się ta historia, będziemy obserwować, będziemy śledzić. Na pewno Ruch pozyskuje bardzo wartościowego zawodnika. Pozostaje kwestia finansowa, mówi się o 500 000 zł. Wydaje się, że to jest dosyć niska cena, jak za Miłosza. Transfermarkt wycenia go na 300 000 euro, także no tutaj wydaje się, że Niebiescy trochę stargowali i gdzieś tam wymusili lekko transfer Kozaka, który
chciał już odejść do Ekstraklasy. Dzięki za dzisiaj, to była krótka piłka z mojej strony. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję. Cały czas dążymy do 10 tysięcy subskrypcji. Zapraszam Was oczywiście co poniedziałek na magazyn ligowy ligowiec.org. Tam też nas znajdziecie. Możecie przeczytać w zakładce newsy ciekawe zawsze artykuły. I do zobaczyska, do kolejnego razu. Trzymajcie się, cześć!